Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotrek i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. Proceder, część 9. Fragment stenogramu rozmowy z Jerzym z pseudonim Dziadek. Czy było mi szkoda tej strażniczki? Nie, jej nie. Za to Romka Lakiernika mi szkoda, bo przecież nic nam nie zawinił. Ale mógł, więc na polecenie Lutego jego ciało spłonęło w Alfie, wraz z nim jego telefon komórkowy, dzięki któremu wywabiliśmy go tamtej nocy z domu. To był mój dawny znajomy, to mnie przyszło do głowy, by podstawić Alfę do remontu właśnie jemu. Był starym kawalerem, mieszkał samotnie, miał podupadający zakład blacharski na uboczu, lubił zajrzeć do kieliszka. W sumie to on już nawet sypiał z butelką. Natomiast wciąż był mistrzem w swoim fachu. Potrzebny był nam wtedy właśnie ktoś taki jak on. Ktoś zaufany. Mogliśmy tę Alfę spalić od razu, wprost tam na tym polu pod Bardem, ale nie przyszło nam na myśl, że sprawy potoczą się tak źle. I potem wraz z nią musieliśmy pozbyć się też jego, jako świadka. Widział zniszczony zderzak, wgnieciony przód, uszkodzoną chłodnicę, widział dziury po kulach w karoserii, wiedział też, czyje to auto. Być może obejrzał również relację telewizyjną z Barda. No musiał zniknąć, żebyśmy my mogli cieszyć się wolnością. Nie chcę, nie lubię o tym mówić, jeśli pragnie pani poznać szczegóły, to Figura pewnie chętnie o tym pani opowie. Tak, Romek jest dziś jednym z niewielu ludzi, których mi szkoda, których mi autentycznie żal. Co najciekawsze, jak psiarskie znalazły jego szkielet w zgliszczach Alfy, potem dzięki badaniom DNA doszły do tego, kto to był, to ich głównym podejrzanym w tamtej sprawie stał się właśnie on, właśnie Romek Lakiernik. Gliny podejrzewały, że to on stał za zabójstwem tej strażniczki lub przynajmniej mógł coś o nim wiedzieć, a potem z jakiegoś powodu rozprawili się z nim jego NN kamraci. Psiarskie uznały, że był częścią jakiejś zorganizowanej grupy przestępczej. W sądzie potem, już po latach, przypisali go do nas, a on nie miał z nami nic wspólnego. Był po prostu Romkiem Lakiernikiem. Powiązano Alfę i Romka z tym morderstwem, bo w jego kieszeni śledczy znaleźli magazynek do Glocka należący do tej zastrzelonej kobiety. Oczywiście to my go podrzuciliśmy, a to był jej służbowy magazynek, to była jej służbowa broń. A zanim Alfę objęły płomienie, usunęliśmy z jej nadwozia i silnika numery, jak też zdjęliśmy tablice rejestracyjne. Spłonęła doszczętnie, wraz z nią ciało Romka, mojego dawnego znajomego. I tak czepili się potem tego nieszczęśnika, szukali rzekomych jego mafijnych powiązań, współsprawców zabójstwa strażniczki, jak i sprawców śmierci samego Romka. Nigdy potem nikt się nas nie czepiał w tej sprawie, śledztwo dotyczące zabójstwa tej kobiety ostatecznie umorzono. Wiem, bo jako główni zainteresowani z pomocą różnych znajomości i niemałych łapówek długo śledziliśmy bieg tego postępowania. Długo żyliśmy na walizkach, oczywiście mówię to w przenośni. Sądziliśmy bowiem, że prędzej czy później gliny wpadną na nasz trop, zapukają do naszych drzwi i trzeba będzie ewakuować się oknem, a resztę życia spędzić w jakimś Chile albo w Peru. A przecież wystarczyłoby, żeby kompanii tej kobiety, ci, którzy nas wtedy zatrzymali tuż za Kudową, bo nie mieliśmy krzty wątpliwości, że oni brali w tym udział. Oni mieli czas, by dobrze nam się przyjrzeć. Wystarczyłoby, żeby wysłali psiarskim chociażby jakiś anonim. Mogli nas sprzedać w każdej chwili. Powiem pani, dlaczego tego nie zrobili, bo dziś to wiem, ale proszę się chwilę nad tym zastanowić samodzielnie. No jak pani myśli? Dlaczego? Dlaczego nas nie wsypali? Opcje ku temu były dwie. Mieli świadomość, że siedzą w tym po uszy i jeśli glina weźmie się za nas, to my szybko odbijemy piłeczkę w ich stronę. Wpadliby razem z nami. i poszliby siedzieć, podobnie jak my, tylko jako dawni mundurowi mieliby o wiele bardziej przejebane. Mogli też uznać, że źle trafili, że porwali się na bandytów groźniejszych niż oni sami i być może milczeli potem ze strachu. Osobiście skłaniam się jednak ku tej pierwszej opcji, tym bardziej, że z pewnych źródeł wiem, iż ktoś w tej sprawie zacierał ślady i to nie mógł być nikt inny jak właśnie oni. Nie poszło im, to znaczy nie udał im się ten napad, zginęła ich koleżanka, z pewnością więc narobili w pieluchy, wzięli miotły, pozamiatali wokół siebie, to znaczy od siebie. Sprawa przycichła, oni uchowali się na wolności. I to wszystko, i my i oni mogliśmy potem działać dalej. Czy oni potem jeszcze działali? Nie wiem, za to my nie przerwaliśmy swojej działalności ani na moment. O tej strażniczce to było chyba z 5 razy, w tym 997 i jemu podobnych. Psy nie mogły trafić na żaden trop, a to Luty posłał jej kulkę w obronie własnej, w obronie nas i naszych interesów. Ta zbrodnia długo była anonimowa. Szanowna pani, nawet w Polsce działało wtedy przynajmniej kilka ekip, które trudniły się tym, że kradły przemytnikom towar. To były grupy złożone z reguły z dawnych przemytników, którzy doskonale wiedzieli, jak ten proceder się odbywa, ale z jakiegoś powodu mieli już bana na udział w podobnych przedsięwzięciach, byli albo po wyrokach, albo widnieli w krajach Ameryki Południowej jako turyści niezbyt mile widziani. Mogło być tak, że byli ścigani listami gończymi po całym świecie. W tym procederze z reguły bierze udział sama śmietanka. Natomiast ci ludzie, jako że posiadali ogromne doświadczenie, bez trudu potrafili sobie namierzyć towar w cudzej walizce, już tu w Polsce. W Niemczech napadali na przemytników Niemcy, w Londynie Brytyjczycy itd. Jak życie pokazało, w Polsce robili to m.in. funkcjonariusze Straży Granicznej. To był bardzo opłacalny biznes, o ile komuś taki numer rzeczywiście się udał. Bo okradziony przemytnik nie pójdzie się przecież poskarżyć na psy. Co najgorsze, my też się kiedyś pewnym skurwielom opłaciliśmy. To był jeden jedyny raz, kiedy ktoś nas przechytrzył, ale był takowy. Stało się to w Holandii. Podróżowaliśmy wtedy bez Lutego, on wówczas zmieniał synowi pieluchy, doglądając budowy swojej willi, a my wieźliśmy towar przez Holandię i nocowaliśmy w hostelu w Amsterdamie. Jak zwykle wynajęliśmy cały pokój wieloosobowy, to był porządny hostel, czysty, ciepły, zadbany. Nocleg mieliśmy z kolacją i śniadaniem, czuliśmy się jak w odwiedzinach u mamy. I położyliśmy się wtedy spać, a obudziliśmy kolejnego dnia. Pierwszy wstałem na nogi, w sumie to obudziło mnie czyjeś walenie do drzwi, ktoś nam tłukł w drzwi do pokoju, dobijał się. Spojrzałem na zegarek, a tu kurwa nie mam zegarka, więc spojrzałem na zegarek śpiącego na łóżku obok Sowy, a tam 14:00. Nasz samolot do Wrocławia odleciał równo 4 godziny wcześniej, lecz wtedy to jeszcze do mnie nie dotarło. Ledwie się zwlokłem z łóżka, wstałem, żeby otworzyć drzwi kobiecie z recepcji, bo to ona się do nas dobijała. Już po tym, jak wysłuchałem jej pretensji, że mamy zwolnić pokój, z trudem dobudziłem chłopaków. Oni podobnie jak ja ledwie otworzyli oczy. I mieliśmy się zbierać, ale byliśmy tacy jacyś odklejeni, tacy bezsilni. I w pewnym momencie, zajrzawszy pod łóżka, zorientowaliśmy się, że nie ma naszych walizek, a tym samym nie ma towaru. No i ja nie miałem zegarka. Proszę sobie wyobrazić, że daliśmy się zrobić jakiejś holenderskiej bandzie. Zaraz jak się tylko zorientowaliśmy, że nas wycyckano, zeszliśmy do recepcji, Sowa chwycił recepcjonistkę za gardło, zaciągnęliśmy ją na zaplecze, kazaliśmy jej pokazać nam nagrania z kamer w korytarzu. I zobaczyliśmy na tych nagraniach, jak 3 czarnoskórych mężczyzn coś kombinuje pod drzwiami naszego pokoju. Prawdopodobnie wpuszczali nam przez szczelinę pod drzwiami gaz usypiający. Potem wytrychem otworzyli drzwi, weszli do środka i po kilkunastu sekundach wyszli z naszymi walizkami. No i z moim zegarkiem. A to był Rolex, kurwa. To nie było byle co. I nikt nie zwrócił na tych 3 uwagi, to była 2:20 w nocy, recepcja była wtedy nieczynna, jedyna kobieta z obsługi spała na zapleczu. To znaczy ona tak twierdziła, że spała, bo według nas to była z tymi skurwielami w zmowie. No ale przecież jej nie udowodnisz. W każdym razie strasznie byliśmy wściekli z powodu tego, co się stało, chyba nie muszę mówić, jak bardzo wściekali się Luty i Darek. Luty kazał nam czekać w Amsterdamie, on jeszcze tego samego dnia przyjechał z kilkoma chłopakami od Darka. Ba, Dzień później nawet sam Darek do nas przyjechał. Był tak rozjuszony, że pianę toczył z pyska. I przez kolejne 2 czy 3 dni szukaliśmy tych złodziei z kurwieli, kręcąc się tam po ulicach. Mieli dużo szczęścia, że ich nie znaleźliśmy. Naprawdę dużo. Bo chłopaki przywieźli im wtedy z Polski sporo surprise'ów. Maczety, kije bejsbolowe, ze 2 wiertarki, worki i łopatę. No i Luty przyjechał z Glockiem, a i pewnie Darek miał coś w zanadrzu. Niestety nikogo tam nie znaliśmy, a w sumie to nawet nie wiedzieliśmy, kogo mielibyśmy szukać. Jak już dostrzegłem na ulicy kogoś, kto mi pasował pod ten typ, pod rysopis zapamiętany z filmu i już mieliśmy się za niego brać, to zaraz widziałem kolejnego i kolejnego. Oni nam wtedy pierdolnęli towaru na, jeśli liczyć po cenie detalicznej, to ukradli nam jakieś 1,5 do 2 milionów złotych. Byliśmy więc przez nich stratni na 2 okrągłe bańki. I wtedy też wydarzył się motyw, że Lutego zaczepił na ulicy w pobliżu pewnego hostelu czarnoskóry dealer, taki 17-letni na oko chłopaczek, zaproponował mu kupno trawki. Luty go spławił, ale zaraz też zadzwonił po nas. Wciągnęliśmy tego dealera do busa, którym przyjechali chłopaki od Darka, wywieźliśmy go na przedmieścia Amsterdamu, do jakiejś dzielnicy fabrycznej. Była już w sumie dość późna noc, trochę go tam na uboczu postraszyliśmy Glockiem. Niestety szybko doszliśmy do wniosku, że on raczej nic nie wie na temat naszego towaru. Przysięgał się, że nic o podobnym numerze nie słyszał, że nie zna nikogo, kto handlowałby koksem, a tym bardziej złodziei okradających przemytników. I może faktycznie tak było, może to był zwykły gówniarz z garścią trawki w kieszeni. W każdym razie ekipa Darka na odchodnym przewierciła mu wtedy kolana, jak to powiedział Darek, prewencyjnie, żeby mu nie przyszło na myśl kiedykolwiek pójść w ślady tamtych. Aczkolwiek ja osobiście szczerze wątpię, że po takim zabiegu, jakiemu go wtedy tam poddano, chłopak kiedykolwiek jeszcze w ogóle stanął na nogi. Oni mu te kolana podziurawili jak sito, jak ser. Ja nie mogłem na to patrzeć, razem z Figurą odeszliśmy na bok, zerkaliśmy tylko z daleka, jak dwóch zatyka mu gębę, żeby się tak nie darł i nie sprowadził tam psów, a trzeci klęczy nad nim z wiertarką. I tej kałuży krwi wokół nich nie zapomnę. Powtarzam, Darek był mega wkurwiony, a w tym biznesie nie ma sentymentów. Za dużo jest do stracenia. A już abstrahując od tematu, ludzie Darka to były zwykłe prymitywy. Oni działali na jego polecenie jak roboty, prześcigali się w agresji i głupich pomysłach. Większość z nich nadawała się tylko do tego, żeby coś zniszczyć, komuś wjebać, wymusić jakiś haracz i tak dalej, bo w sumie wcześniej ekipa Darka specjalizowała się właśnie w haraczach. Słynęli z brutalności, nie było z nich żadnego innego pożytku, myślę, że biletu na autobus nie potrafiliby sobie kupić. Tyle, że wierni i lojalni byli Darkowi jak psy, ale też tylko do czasu. A potem wróciliśmy do Polski, na pusto. Przez tych holenderskich szmaciarzy mieliśmy pusty przebieg. I to był pierwszy i ostatni raz, gdy daliśmy się tak zrobić. Potem już się pilnowaliśmy. Przede wszystkim sypialiśmy już wyłącznie w renomowanych hotelach, daliśmy sobie na zawsze spokój z obskurnymi miejscówkami, zwłaszcza z hostelami, jakie by nie były. Wydaje się pani pewnie, że to był koniec tej historii. Bynajmniej. My oczywiście w trybie pilnym musieliśmy znów polecieć do Salwadoru, a wracając stamtąd też polecieliśmy przez Amsterdam, też zabukowaliśmy się jeszcze tym razem w hostelu, w innym niż tamten, ale położonym przy tej samej ulicy. Co więcej, nawet Luty z nami wtedy poleciał, żebyśmy mogli jak najwięcej przewieźć, żebyśmy mogli jak najszybciej odrobić straty. Tyle, że to była też próba prowokacji z naszej strony. Sporo wtedy zrobiliśmy, by jeszcze w hali przylotów ściągnąć na siebie uwagę. Kupiliśmy potem w Amsterdamie maski przeciwgazowe, takie radzieckie z demobilu, takie pełnotwarzowe z długą rurą zakończoną filtrem. Oczywiście sprawne. Trzymaliśmy je przy dupie, nie wychodziliśmy wtedy nigdzie z pokoju, zamierzaliśmy warować pod drzwiami przez całą noc, zmieniać się ewentualnie i cierpliwie czekać. I tak zrobiliśmy. I wie pani co? Przyszli. Te kurwy przyszły po raz kolejny po nasz towar. Oni musieli mieć jakąś wtykę na lotnisku albo pod nim. Ktoś musiał dawać im cynk, że przylecieli przemytnicy, że zatrzymali się tu i tu. Sowa siedział na czatach, my spaliśmy. I poczułem, jak mnie ktoś szarpie za nogę. To był Luty, którego Sowa obudził w pierwszej kolejności, gdy pojawili się tamci. Do moich uszu dotarł taki dość głośny syk. To był gaz, który oni wpuszczali nam przez szczelinę pod drzwiami. Natychmiast założyłem swoją maskę. Sowa z Lutym też byli już w maskach. Figury nawet nie budziliśmy. Wiedzieliśmy, że zaraz sam wstanie, jak zacznie się jadka, a budząc go moglibyśmy spłoszyć tych skurwieli. Powłaziliśmy z powrotem pod koce. Udawaliśmy, że śpimy. To znaczy ja z Lutym wróciliśmy do łóżek, a Sowa skitrał się w łazience. Wejście do niej znajdowało się w pobliżu drzwi wejściowych do pokoju. I kiedy tamci dwaj wolno zakradali się po nasze walizki, Sowa wylazł z łazienki, zakradł się pod drzwi wejściowe, tam błyskawicznie chwycił za gardło typa, który stał w tych drzwiach na czatach i brutalnie wciągnął go do pokoju. Ten lamus oczywiście od razu zaczął drzeć mordę, próbował się wyrywać, ale Sowa miał stalowy ten swój uścisk. Przytrzymał go tak przez chwilę za gardło, pociągnął mu z bani, a tym samym nos tego lamusa praktycznie przestał istnieć. Potem rzucił nim nieprzytomnym na jedno z łóżek jak pacynką. Bo te złodziejaszki to takie drobne były. Żadna to mafia, żadni bandyci, żadni dresiarze, to po prostu złodziejaszki, uliczne cwaniaczki, taka gównażeria. I tamci dwaj, którzy jako pierwsi weszli do pokoju, wciąż stali tak jak słupy soli pośrodku tego pokoju. Na widok tego, co się stało z ich kompanem, zaczęli się żwawo rozglądać. W ich oczach widziałem sporą panikę. Wycofując się od drzwi, które zagrodził im rozjuszony Sowa, zaczęli zbliżać się do okna. Zamierzali chyba przez nie wyskoczyć, bo to była wówczas dla nich jakby jedyna droga ucieczki, a do tego było otwarte. Ale nie pozwoliliśmy im uciec. Doskoczyliśmy do nich z Lutym, kilkoma szybkimi ciosami powaliliśmy ich na ziemię, potem wyjęliśmy z podłóżek drewniane nogi od stołu, który był na wyposażeniu tego pokoju, a który wcześniej sobie rozkręciliśmy. I tak przygotowani daliśmy tym gówniarzom spory wycisk. I oni ostatecznie wszyscy trzej wyskoczyli przez to okno, tyle że z naszą pomocą, ale dopiero po tym, jak zebrali srogi wpierdol. W sumie to my wyrzuciliśmy ich przez to okno, oni nie mieli już możliwości, by to zrobić, by samym wyskoczyć. Tam niestety nie było wysoko, to było pierwsze piętro, ale dość niskie. No i pod oknem znajdował się obmurowany, głęboki kanał, płynęła tamtędy rzeka. O ile sam kanał był głęboki, to wody mogło być w nim najwyżej metr. Nie wiem, czy potem powyłazili z tego kanału i niewiele mnie to obchodzi. Wątpię, że zdołali zrobić to samodzielnie, bo z połamanymi rękoma kiepsko się pływa, a tym bardziej wspina. My oczywiście wzięliśmy zaraz nogi za pas, wsiedliśmy do auta, które mieliśmy zaparkowane nieopodal i wróciliśmy do Polski. Odjeżdżając stamtąd słyszeliśmy ich wołanie o pomoc z tego kanału. To było takie bardziej wycie. Dlaczego nie wróciliśmy do Polski od razu po przylocie do Amsterdamu? Bo nie. Umówiliśmy się na te prowokacje, przygotowywaliśmy się do niej, specjalnie pod to wynajęliśmy nocleg, specjalnie pod to schowaliśmy sobie samochód. Spodziewaliśmy się, że jesteśmy dla nich zbyt łakomym kąskiem, by sobie odpuścili, kiedy dowiedzieliby się, że wróciliśmy tam kolejny raz. Byli ostrożniejsi niż wcześniej, ale i tak na nic im się to zdało. Towaru oczywiście nie odzyskaliśmy, nie spodziewaliśmy się go zresztą odzyskać i nawet się o niego tych gnoi nie prosiliśmy. Ale za to odzyskaliśmy dobre samopoczucie i mój zegarek. Jeden z tych gówniarzy miał go na ręce. Obiecaliśmy sobie, że ich dopadniemy, że taki numer nie zostanie im nigdy wybaczony. Już chuj z towarem, natomiast nie potrafiliśmy sobie tych złodziejaszków odpuścić, tak jak oni nie potrafili sobie odpuścić nas. Widzi pani, zwykły człowiek najpewniej by sobie odpuścił, machnąłby na to ręką, ale nie my, nie pan Dileros. Jaka policja? Żartuje pani sobie? Policja nie kiwnie palcem, jeśli bandytów biją bandyci. Nic się potem nie wydarzyło. Dosłownie nic. Żadnych problemów przez to nie mieliśmy. Ja w ogóle wątpię, że policja była w to zaangażowana. Straż pożarna owszem, bo mijała nas jak stamtąd odjeżdżaliśmy. Widocznie ktoś ich zdążył wezwać, ale policji nie było. No chyba, że później. Proszę pani, a może oni sobie chcieli popływać i połamali się skacząc tam do tego kanału, albo przyszli popływać już połamani. Rozumie pani? Dla pani policja to coś oczywistego, ale dla nas nie. My nie dzwonimy na policję, my nie chodzimy na policję. Podobne rzeczy załatwiało się zawsze we własnym gronie. Zresztą gliniarze też nie są w ciemię bici, oni wiedzą o co chodzi. Psy mają to do siebie, że pchają nosa wszędzie, ale akurat od takich tematów trzymają się z daleka. No chyba, że ktoś zginie albo zrobi krzywdę psu. Wtedy tak, wtedy węszą. A tak przy zwykłych bandyckich porachunkach to robią wszystko, żeby nic nie zrobić. Coś o tym wiem. Mówię pani, nawet jeśli tam byli, to pewnie machnęli na to wszystko ręką. Fragment stenogramu rozmowy z Robertem D., pseudonim Figura. Jaka historia z oknem? To znaczy, która? Bo historię z oknem to pamiętam przynajmniej dwie. Pani to jak zwykle, wszystko by pani chciała wiedzieć. Byliśmy kiedyś całą ekipą w Ustroniu, w takim pięknym, położonym w sosnowym lesie ośrodku wypoczynkowym. Ośrodek położony był nad jeziorem, tam była też sala weselna. Luty z Olgą brali wtedy w Ustroniu ślub, w kościele na rynku. Później pojechaliśmy do lasu na tę salę. Dziwnie to zabrzmiało, do lasu na salę, ale tak było. Sala weselna położona była w lesie, w naprawdę pięknym ośrodku. Rodzice Olgi pochodzili z okolic Ustronia, to oni namówili młodych, by tam urządzili sobie ślub i wesele. Załatwili im tę salę po znajomości, czy jakoś tak, ja nie wiem, z pewnością nie chodziło o to, żeby było taniej, bo Lutego stać wtedy było wynająć każdą salę w tym kraju, a nawet chyba każdą kupić. W każdym razie ślub Olgi Lutego miał miejsce w sierpniu, w ośrodku, o którym wspomniałem. My oczywiście też tam byliśmy, najpierw odstaliśmy swoje w kościele, a potem znaleźliśmy się na weselu. Zaraz jak tylko weszliśmy do sali, zdjęliśmy ze stołów tabliczki ze swoimi nazwiskami, żeby nikt nas potem nie kojarzył, żeby nie kusić losu, proszę pani. Im mniej ludzi nas znało i mogło się tym gdzieś chwalić, tym lepiej. Świat jest mały, coś o tym wiem, na każdym rogu spotkać można konfidenta. Ślub, o ile można tak powiedzieć o ślubie, był bardzo udany. Narzeczeni nie uciekli sprzed ołtarza, wesele również się udało, do tego stopnia nawet, że jak wstałem o 8 na nogi, bo duża część gości weselnych spała w tym ośrodku, również my, więc kiedy ja następnego dnia zwlokłem się z wyra, spałem może ze 3 godziny, to wszyscy już byli rzeźcy i zaczynali bawić się od nowa. Były ku temu zasoby i warunki, bo nie wiem, czy już wspomniałem, ale dziadek był na tym ślubie Lutego świadkiem. A kilka miesięcy wcześniej Sowa został ojcem chrzestnym jego syna Kamila. I w trakcie tego wesela opiekowała się nim wynajęta niania, a w sumie to wszystkie ciotki i kuzynki przekładały go sobie z rąk do rąk. Wie pani, jak to kobiety. Małego obcałowały na tym weselu, że hej, chyba więcej uwagi mu tam poświęcono niż młodej parze. On miał wtedy z 5 miesięcy. W każdym razie nazajutrz, już po starcie poprawin, które za sprawą rozochoconych dobrym jedzeniem i wyśmienitymi trunkami wszelakich wujków rozpoczęły się tuż po 7 rano, koło południa przybiegła na salę jedna z krewnych Lutego z krzykiem, że jego matka straciła przytomność, że coś się z nią dzieje. I pobiegliśmy zaraz wszyscy do domku, w którym ona spała. Tam faktycznie okazało się, że pani Lucyna jest nieprzytomna, zsiniała i tak dalej. Natychmiast została wezwana do niej karetka, zabrano ją do szpitala. Luty pojechał w tej karetce z matką, Olga została w ośrodku, by zaopiekować się synami. I Luty wrócił po kilku godzinach z marynarką zarzuconą przez ramię. Powiedział, że jego mama miała silny zawał serca, ale już ją odratowano, że teraz będzie musiała dojść do siebie. Zaraz też zaczął obdzwaniać ludzi, załatwił jej najlepszych lekarzy, którzy tam w kolejnych dniach przyjechali do Ustronia, by się nią opiekować. Ale mniejsza z tym. Co najbardziej istotne, on wrócił z tego szpitala wtedy na te swoje poprawiny tak wkurwiony, że jeszcze go takiego nie widziałem. I nie chciał nam powiedzieć, o co chodzi. Dowiedzieliśmy się, co się dzieje dopiero kolejnego dnia, gdy wracaliśmy z Ustronia do Świdnicy. W sumie Luty niewiele mówił, dalej był wkurwiony, złość dosłownie nie schodziła mu z twarzy. Pewnie złościł się też na to, że musiał przerwać miesiąc miodowy z powodu jakiegoś gnoja, bo on miał z Olgą jechać za granicę, na Malediwy chyba, o ile dobrze pamiętam. No i ten wyjazd nie doszedł wtedy do skutku. Po przyjeździe do Świdnicy pojechaliśmy od razu do domu jego matki. Tam Luty zaczął przetrząsać szafki i kredensy. My najpierw popatrzyliśmy zdziwieni na siebie, potem spytaliśmy go, czy wreszcie nam powie, o co chodzi. A on powiedział: pomóżcie mi znaleźć teczkę z dokumentami, czerwona z czarną obwolutą. Niestety moja mama, bo Luty nigdy nie mówił na matkę matka, tylko zawsze wyrażał się o niej mama. Niestety moja mama nie pamięta, gdzie ją włożyła. I dodał na koniec: nie podaruję mu tego. I kiedy w końcu Sowa wyciągnął tę teczkę z szafy, spod jakichś prześcieradeł, Luty, przeglądając i pokazując nam jej zawartość, powiedział nam, o co biega. Otóż w czasie, gdy on siedział w więzieniu, jego matka oczywiście mocno angażowała się w pomoc dla niego. Sporo przynosiła dziadkowi pieniędzy. Dziadek, jak on sam kiedyś wyznał, był zaskoczony, że ona ma aż tyle pieniędzy, ale nigdy nie zapytał o ich pochodzenie. Nie miał ani odwagi, ani też prawa tego zrobić. Natomiast przypuszczał, że ona od kogoś te pieniądze pożyczała i nie mylił się. Od słowa do słowa i okazało się, że Lucyna Styczeń pożyczała pieniądze w różnych miejscach. Najczęściej były to firmy pożyczkowe, które, jak nie trudno się domyśleć, trudniły się lichwą. Kobieta popadła w spore długi, natomiast wyszła na prostą o własnych siłach. Udało jej się w pewnym momencie skonsolidować te wszystkie pożyczki. Miała mniejszą ratę, tylko że było ich więcej, wiadomo. Lichwiarze i banki żyją z tego, oni też chcieli zarobić. Lucyna Styczeń wiedziała, na co się decyduje. Niestety nie miała pojęcia, że wśród stosu dokumentów, które jej dano do podpisu, gdy zawierała umowę konsolidacji tych pożyczek, wtedy wręcz pod nos podtykano jej kolejne kartki, a ona składała na nich swój podpis. I wtedy podetknięto jej do podpisania również weksel in blanco. A po latach, to było w czasie, gdy Luty przebywał już na wolności, w sumie krótko przed jego ślubem z Olgą, jakiś kiep sfałszował dokumenty dotyczące spłat rat tej konsolidacji. Poczynił tak, że pani Styczeń miała jakoby nie wywiązać się z umowy, co oczywiście było nieprawdą, bo ona regularnie spłacała ten swój skonsolidowany dług. Do tego ten typ wpisał w ten weksel, o którego istnieniu ona nie miała pojęcia, kwotę bliską 500 000 złotych. I bezczel jebany zadzwonił do niej w niedzielę, w dniu, gdy ona miała bawić się na poprawinach syna. Powiedział jej o tym wekslu i związanym z nim długu. I starszej kobiecie przyklękło serce. A jak później wyszło na jaw, frajer zrobił to dlatego, że dowiedział się, iż syn tej kobiety, czyli Luty, śpi na forsie. Widywał go na mieście w wypasionej bryce i przyszło mu wtedy do głowy, żeby ściągnąć z jego matki pieniądze, żeby skorzystać z tego weksla. No, głupszego sposobu na zarobek nie mógł sobie wymyśleć. Niestety nie wiedział, na czym Luty się dorobił, z kim trzyma sztamę i ile może. I dobrze, że nie wiedział. Kiedy potem Luty z Olgą dokładnie przejrzeli te dokumenty jego matki, doszli do tego, kto tam jest kim i do kogo należy się udać w sprawie tego długu, Luty zabrał nas ze sobą i poszliśmy do oddziału tej firmy, mieszczącego się w pobliżu Świdnickiego Rynku. Pojechaliśmy moim autem, weszliśmy tam we czterech do gabinetu prezesa tej firmy. Luty już na wstępie zaczął ostro, widać było, że nie potrafi opanować nerwów. On po prostu chciał wiedzieć, jakim cudem jego matka podpisała taki weksel, dlaczego ona do tej pory nic nie wiedziała o jego istnieniu i kto jej ten weksel do podpisu podłożył. I typ, który tam siedział za biurkiem, on miał ze 40 lat, to był taki szpakowaty brunet z idealnie przystrzyżoną bródką. On zaczął coś sapać do Lutego, zaczął się stawiać, cwaniakować i głupio przy tym gadać. Kiedy Luty już do niego ze 2 razy ryknął, to zaczął zasłaniać się znajomościami. Powiedział, że zna ludzi z miasta, że zna tego, tamtego i najwidoczniej nie miał pojęcia, co gada, bo powiedział, że zna też Lutego. Luty chyba tego nie usłyszał, ale my słyszeliśmy dobrze. I rozmawiał z nim dalej, ale w końcu mówi do niego: tobie się wydaje, człowieku, że tym gadaniem kupujesz sobie czas. Tylko że jesteś w błędzie i im dłużej będziesz nas zwodził, tym mniej czasu ci zostanie. I tamten znowu coś do niego przysapał, więc Luty odwrócił się do dziadka, powiedział: idź, dziadkie, zdejmij tablicę z auta i podjedź pod drzwi wejściowe. Zabierzemy tego pana na przejażdżkę. I facet zaczął protestować, wziął komórkę, wybrał numer rzekomo na policję, przystawił ten telefon do ucha, coś tam gadał do swojej asystentki, która zerkała z drugiego pomieszczenia. My go tam otoczyliśmy przy otwartych drzwiach. I w pewnym momencie, kiedy ten typ znowu zaczął tę swoją litanię, zaczął wymieniać ksywy ludzi z miasta, Sowa, który był najbliżej tego typa, już nie wytrzymał, zerwał się z krzesła, na którym siedział, chwycił tego mężczyznę za to jego wątłe gardełko, ścisnął go, powiedział: a pana Słonia też znasz, ty kurwo? I facet wybałuszył gały, ale Sowa, nie czekając na odpowiedź, przyciągnął go po jego biurku. Chwyciliśmy go potem we 3 czy 4, zaciągnęliśmy do windy, zwieźliśmy na parter i obrawszy kierunek na najbliższy Świdnicy las, powieźliśmy między sobą na tylnym siedzeniu. I kiedy jechaliśmy do tego lasu, dziadek tak dla draki pyta Sowę: ty, Sowizdrzał, kto to kurwa jest pan Słoń? A Sowa mówi: to jest taki wkurwiony typ, co przychodzi po ciebie, jak czynisz ludziom zło. I ktoś już, nie pamiętam kto, czy to ja, czy dziadek, zadaliśmy sobie kolejne pytanie. Sowa, ile razy spotkałeś pana Słonia? Ale Sowa zamilkł, nie odezwał się ani słowem. Był zrobiony koksem, do tego był na cyklu sterydowym. To była mocno złowroga mieszanina, nawet jak dla niego. Widzieliśmy, że coś mu się roi w głowie. W sumie już od jakiegoś czasu zaczęliśmy zauważać, że mieszają mu się już klepki. I pamiętam, jak znaleźliśmy się w tym lesie. Sowa wypycha tego gościa z auta, ten upada na ziemię, dostaje od Sowy kilka soczystych butów na twarz. Potem Sowa każe mi otworzyć bagażnik, wyjmuje stamtąd maskę przeciwgazową, jedną z tych, które nam zostały po akcji w Amsterdamie. W sumie ja wszystkie te maski tam woziłem, no i łopatę też. Sowa rzuca tę maskę pod nogi temu typowi w garniturze i nieskazitelnie białej koszuli, mówi do niego. Zakładaj to, kurwo, i witaj się z panem Słoniem. I potem typ wykopał sobie grób w tej masce. Proszę sobie wyobrazić, jaki to był wysiłek, aczkolwiek nawet nie miał podpiętego filtra, oddychał przez gołą rurę. On jak machał tą łopatą, to ta rura merdała mu, plątała mu się wokół nóg. I kiedy wykopał tę dziurę, Sowa kazał mu się w niej położyć, a potem przysypaliśmy go ziemią. Tylko że facet cały czas był w tej masce, on był pod ziemią, ale rura, do której podłączało się filtr, wystawała na powierzchnię. On leżał w swoim grobie i oddychał przez tę nieszczęsną rurę. I tak poleżał tam z 15 minut, dopóki nie skruszał. A jak mu w tym czasie tę rurę przytykaliśmy, to wył i wierzgał pierdolony, aż się ziemia ruszała. I pamiętam, jak Sowa po raz kolejny chodzi po nim i krzyczy do tej rury. Nazwisko, kurwa! Chodziło mu oczywiście o nazwisko gościa, który podłożył Lutego matce ten weksel. Tego, który zawarł z nią umowę i wrobił ją w dług. Bo ten typ pod ziemią to był nikt, on był szefem tego drugiego, był tylko prezesem tej firmy pożyczkowej, ale niewiele miał wspólnego z tą całą sytuacją. I odbył szybką karę za to, że nie chciał zdradzić nazwiska swojego pracownika, a mógł to zrobić jeszcze wtedy w biurze. Ale już po kwadransie widzenia z panem Słoniem powiedział nam nie tylko, jak tamten się nazywa, ale też gdzie mieszka. On zrobił to cały czas przebywając pod ziemią, przez tę rurę od maski. I jak wyznał nam to, co chcieliśmy wiedzieć, to zostawiliśmy go tam tak, jak leżał. Tak, pod ziemią. Nie wyciągaliśmy go stamtąd. Zostawiliśmy go na pastwę losu i pana Słonia. I zwyczajnie poszliśmy sobie. Ale on się jakoś stamtąd wygramolił, bo potem widywałem go na mieście. A on, ujrzawszy mnie, przechodził na drugą stronę ulicy. Pojechaliśmy pod adres, gdzie miał mieszkać ten typ, który zrobił zawał matce Lutego. Zadzwoniliśmy do jego drzwi, otworzył nam je jakiś facet, taki młody, miał na oko ze 25 lat. Luty zmierzył go tymi swoimi zmrużonymi oczami, podał mu imię i nazwisko i pyta go, czy to on, a typ kiwa głową, że to on. I Luty bez słowa chwycił go za szmaty, wyciągnął z mieszkania na klatkę schodową, przymknął nogą drzwi. To było dość późno już, ten facet był w piżamie i papciach. Potem, ciągnąc go za sobą, zszedł z nim na półpiętro, bo byliśmy na 6. piętrze, więc on zszedł z nim na półpiętro między 6. a 5. Tam jedną ręką go przytrzymując, drugą otworzył okno, potem posadził go na tym oknie. W sumie to facet nie chciał tam usiąść, ale jak siadał na tym parapecie, to już był cały zakrwawiony. On się stawiał, a Luty w ogóle się z nim nie cackał. My stanęliśmy na czatach, na schodach, powyżej i poniżej tego półpiętra, żeby nam się tam nie napatoczył nikt postronny. Staliśmy i patrzyliśmy, przyglądaliśmy się temu, co miało nadejść. I pamiętam, jak typ siedzi na tym parapecie, on już nogami był za oknem, on się odwraca do Lutego, mówi: ja cię znam, ty jesteś ten bokser. A Luty złapał go za włosy, odciągnął mu łeb do tyłu, mówi: bokser to jest, kurwa, taki pies, a ja jestem bandytą. I wypchnął go przez to okno, zrzucił go na dół, a na dole była kostka brukowa. No i była tam też ławka, na której siedziało trochę gównażeli i wszystkiemu się przyglądało. Luty wypatrzył jeszcze z góry tych małolatów. Jak tylko tamten wyzionął ducha, to zbiegł do nich na dół. W sumie to wszyscy zbiegliśmy. Minęliśmy tego gościa, który leżał tam na tym bruku. On już tylko harczał, w sumie to wbił się nogami w ten bruk tam, ale ze łba też nie było czego zbierać. I Luty podleciał do tych łebków na tej ławce. Tam były ze 2 dziewczyny, ze 3 chłopaków. Zacisnął im pięść przed twarzami, powiedział: każdy, kto piśnie psiarskim choćby słowo, skończy tak samo jak on. Kurwa każdy. Proszę pani, psy węszyły wtedy od drzwi do drzwi i nie wywęszyły nic. W tej kamienicy nie otworzyły się przed nimi ani jedne drzwi. Sprawa została potem rozpatrzona jako samobójstwo. Tym bardziej, że aby ratować Lutego od jakichkolwiek podejrzeń, zapłaciliśmy jednemu lumpowi z miasta dość sporo pieniędzy, by w zamian poszedł na psy i zeznał, że siedząc tam na tej ławce w podwórzu, był świadkiem, jak tamten facet otwiera okno, wychodzi na parapet i skacze. Sam, bez niczyjej pomocy. I to przeszło. Mimo że ludzie swoje wiedzieli i gadali, to nikt się do nas z tym nie zgłosił. Samobójstwo. Tak oficjalnie zakończyło się to postępowanie. Tak jak mówiłem, pamiętam dwie historie z oknem. Fragment stenogramu rozmowy z Jerzym S. pseudonim Dziadek. To jest to, co odróżnia chłopców od mężczyzn. Dbałość i troska o rodzinę. Nie to cię czyni mężczyzną, że nosisz giwerę, tylko to, że kochasz matkę. Pamiętam, jak tej samej nocy trochę popiliśmy, żeby ukoić nerwy. Siedzieliśmy wtedy u Sowy w mieszkaniu i pytamy się go w pewnym momencie, ile razy spotkał w życiu pana Słonia, bo cały czas nawiązywaliśmy do tego motywu, nie mogliśmy przestać się z tego śmiać. I chcieliśmy też wiedzieć, gdzie Sowa spotkał go po raz pierwszy. A on mówi: kiedyś widywałem pana Słonia przynajmniej raz w tygodniu. Dlatego tak nienawidziłem poprawczaka. I Luty go pyta: kumple ci tak robili w poprawczaku? A Sowa mówi: nie, jacy kumple? Wychowawcy. Tak, proszę pani, takie kiedyś były czasy.